w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego od 31 lat. Od 2000 roku trener lekkoatletyki w klubie sportowym Zielony Dom Żarów. Właściwie to nie robi nic szczególnego, mówi o sobie Jolanta Kumor, ale te 50 tysięcy godzin na hali, w terenie i na rzutni robią swoje. Praca, 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 wizja, pozytywne myślenie i chyba ludzie, których się spotyka na swojej drodze. To są takie podstawowe rzeczy, które myślę pozwalają nam albo dają nam szansę osiągnąć w życiu sukces. W tych efektach pomagają wszędzie obecne zdolne dzieci i młodzież, ale też nie od razu się wie, czy zawodnik będzie mistrzem, czy nie będzie. Ta wiedza przychodzi po latach. Czasem pomaga jakieś przeczucie, które trzeba sprawdzić. Tak było z Pawłem Fajtkiem, to wychowanek pani Jolanty. Dzisiaj dwukrotny mistrz świata w rzucie młotem. 2 lata zanim chodziłam, żeby przyszedł na trening. Byłam bardzo uparta, jak to Paweł ostatnio powiedział. No ale widać, opłacało się, tak? Trener rośnie wraz z zawodnikiem. Kiedy przychodzą osiągnięcia, chce się sięgać po kolejne, większe. Jak wystartowaliśmy, zdobyliśmy medale, no to trzeba więcej pracować, pomyśleliśmy. No to zaczęliśmy więcej pracować. Następnie były medale Mistrzostw Polski, zaczęliśmy jeszcze więcej pracować, bo fajnie by było, gdyby była kadra Polski, gdyby były sukcesy międzynarodowe. I tak rok po roku sięgnął po najwyższe laury w sporcie. To z tym zawodnikiem pani Jolanta przeżyła ostatnio fantastyczną przygodę, taką z serii Szczęście w nieszczęściu. Trener Pawła, Czesław Cybulski, uległ wypadkowi. Jolanta pojechała w roli trenera na Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce do Chin. Cudowna sprawa, fantastyczna atmosfera, przeżycie tego, jak zawodnik, którego się znalazło, wychowało, stoi na najwyższym stopniu podium i jeszcze grają hymn Polski. No to jest niezwykłe uczucie. Jeszcze do tego niesamowity doping przede wszystkim Chińczyków też, naszych Polaków, bo Polacy byli niezwykli, ale Chińczycy, cały stadion, gratulacje, no, fantastyczna, cudowna rzecz, życzyłabym każdemu. A ta pani Jolanta Kumor, nauczycielka z Żarowa, która kiedyś budowała rzutnie dla niesfornych chłopaków, którzy się mieli nie nudzić po prostu i coś robić pożytecznego w sporcie. Ze starych latarni oplotła siatką rzutnie, wylali prowizoryczne koło. W klasach młodszych i starszych prowadzi różne programy. Lekkoatletyka dla każdego czy mały mistrz. Może wyrosną kolejni mistrzowie, zawodnicy kadry narodowej, bo oprócz Pawła spod jej ręki już tacy wychodzili. W trakcie tej mojej trenerskiej kariery to prawie około 20 medalów mistrzostw Polski moi zawodnicy zdobyli. Czasami jest też zmęczenie, bo to jest rzecz normalna, ale potem to zmęczenie jakoś się tak łatwiej pokonuje. Następny dzień, ciekawe rzeczy, ciekawe wyzwania. Żeby osiągać wyniki, jeździła z zawodnikami po Polsce w poszukiwaniu dobrych warunków treningowych. Powstawały anegdoty, bo prywatne auto zamieniało się w towarowe. Kiedyś mój mąż się ze mnie śmiał, mówi tak, kochanie, dlaczego ty wybrałaś ten rzut młotem, że akurat jeżeli chodzi o trening? Mówi, ciągle te młoty się tłuką po tym samochodzie, a ja mówię, kochanie, ciesz się, że nie wybrałam tyczki. Czy zawód łączy z pasją? Zawód to jest moja pasja, pasja to mój zawód.